teraz o pomocy dla seniorów w czasie pandemii. Stowarzyszenie MANKO, Głos Seniora, od wielu lat jest organizatorem licznych ogólnopolskich kampanii skierowanych do wszystkich grup społecznych. Na jaką pomoc w ostatnich miesiącach mogą liczyć osoby starsze? O tym Katarzyna Drzewiecka i jej goście. Seniorze, sprawdź rachmistrza, to jedna z akcji informacyjnych Stowarzyszenia MANKO, Głos Seniora. Jedna z wielu, bo stowarzyszenie od wielu lat już wspiera, aktywizuje i edukuje seniorów. Ze mną jest pani Joanna Talar, ambasadorka Głosu Seniora. Powiedzmy o tych działaniach, w które także pani się angażuje, jakie prowadzone są przez stowarzyszenie i dlaczego to wsparcie jest tak ważne w dzisiejszych czasach. W dzisiejszych czasach dla seniora jest bardzo ważne, ponieważ to pomaga. No na przykład karta seniora. Jest na podstawie tej karty senior korzysta z różnych zniżek, które są dla seniora bardzo konieczne i potrzebne. Poza tym Głos Seniora. Senior dostaje gazetę piękną, wspaniałą, ze wspaniałymi treściami, informatorami. Poza tym senior za ten Głos Seniora nie płaci, a to też się bardzo liczy. I jak nie płaci za kartę, nie płaci za Głos Seniora, no to wiadomo i dowiaduje się senior o wielu sprawach właśnie z tego Głosu Seniora. Ja osobiście jestem zachwycona, ponieważ jest dużo wiadomości ciekawych z innej prasy, może bym się o tym nie dowiedziała, z tej gazety jest. I muszę państwu powiedzieć, że ten Głos Seniora ma ogromne powodzenie u seniorów, ponieważ są tacy, którzy sami przychodzą, proszą o Głos Seniora. No a o kartę seniora to jest coś fantastycznego. No i należy to ciągnąć dalej i podziwiać Stowarzyszenie MANKO, że działa dla seniorów. To jest jedyna organizacja w Krakowie, która tak działa wspaniale na rzecz seniorów. Ze mną jest również prezes stowarzyszenia Łukasz Salwarowski. Warto wspomnieć o telewizji, która to działa w internecie z powodzeniem, cieszy się dużą popularnością i odgrywa ważną rolę we wszystkich kampaniach. Tak, w ramach kampanii Solidarnej Seniorami Razem Damy Radę od początku pandemii zreaktywowaliśmy nasz kanał Głos Seniora TV, jest to kanał na YouTubie, który edukuje, aktywizuje. Od marca tamtego roku już 100 nowych programów, wywiady, porady z kardiologiem, nefrologiem, psychogeriatrą, geriatrą, rzecznikiem praw pacjenta. To są programy, które mają oderwać od tematyki wirusowej, wesprzeć, edukować i aktywizować. Są tam nawet dyskoteki międzypokoleniówki z DJ Wiką, czyli łączymy się internetowo i tańczymy, konkursy, spoty przestrzegające, co bardzo ważne, mamy kampanię Stop Manipulacji, nie daj się oszukać. I tam również informacje przestrzegające przed najnowszymi oszustwami, które mamy już od początku pandemii aż 30. W związku z tym na czas monitorujemy z organizacjami seniorskimi i partnerskimi i informujemy drogą tradycyjną, internetową o tym na naszym kanale. Pandemia z pewnością zmieniła życie wszystkich seniorów, a więc w dzisiejszych czasach wsparcie to wydaje się szczególnie ważne.